Drodzy widzowie, dziś opowiem wam, jak krok po kroku zostać pacjentem medycznej marihuany. Natomiast jeśli interesuje cię, ile taka terapia kosztuje, to odcinek znajdziesz na moim kanale. Zgodnie z wytycznymi YouTube, treści edukacyjne dotyczące narkotyków, których celem nie jest ich promowanie, mogą być publikowane bez ograniczeń wiekowych i są odpowiednie dla reklamodawców. Prowadzącym tego kanału jest farmaceuta, a film ma na celu poszerzanie świadomości na temat medycznej marihuany. W celu uzyskania recepty możesz zgłosić się do swojego lekarza rodzinnego, który, jak każdy lekarz poza lekarzem weterynarii, ma możliwość wystawienia takiej recepty. Gdyby nie miał na ten temat wystarczającej wiedzy, wówczas może zgłosić się do kliniki konopnej, na przykład mojej, Konopny Med, która na dzień dzisiejszy jest najlepiej ocenianą kliniką według Google. Pierwszy krok to wypełnienie kwestionariusza, w którym poza danymi osobowymi podasz informacje o swoich problemach zdrowotnych, z którymi się do nas zgłaszasz, na przykład bezsenność lub ból kręgosłupa, oraz jakie leki zażywasz. Jeśli posiadasz jakąkolwiek aktualną dokumentację medyczną, nie zapomnij jej dołączyć do kwestionariusza, choć nie jest to obowiązkowe. Po wypełnieniu kwestionariusza i opłaceniu konsultacji w przeciągu 24 godzin zadzwoni do ciebie nasz lekarz. Podczas tej rozmowy lekarz przeprowadzi wywiad, na podstawie którego zadecyduje, czy kwalifikujesz się do terapii. Pamiętaj, aby na wszystkie pytania odpowiadać szczerze i zgodnie z prawdą. Nie wstydź się powiedzieć, że na przykład miałeś styczność z marihuaną z nielegalnego źródła, bądź też masz problemy z alkoholem lub innymi używkami. Jest to dla nas bardzo ważne. I uwaga, gdyby zdarzyło się, że nie zakwalifikujesz się do terapii, a czasami tak się zdarza, to w klinice Konopny Med zwrócimy ci pieniądze oraz, co ważne, wskażemy odpowiednie dla ciebie rozwiązania. Drogi pacjencie, Konopny Med to nie tylko usługi teleporad dla naszych pacjentów w całej Polsce, ale również wizyty stacjonarne w Katowicach przy ulicy Wyszyńskiego 4, gdzie mamy swój pierwszy stacjonarny gabinet, także zapraszam! Recepta, którą wystawi ci lekarz, będzie ważna, uwaga, 30 dni i może się zrealizować w dowolnej aptece. Dostępność suszu sprawdzisz na stronie gdzie polek oraz kto ma lek. W niektórych aptekach będziesz mógł zrealizować receptę częściowo, jednak uwaga, nie wszystkie gwarantują taką możliwość. Pamiętaj, iż ceny suszu w poszczególnych aptekach mogą znacząco się różnić, więc warto rozeznać się przed zakupem, co, gdzie i ile kosztuje. Teraz, gdy już jesteś pacjentem, możesz już legalnie zażywać swój lek. Zwróć uwagę, aby robić to w miejscach, gdzie nie będzie to zabronione, na przykład w miejscach użyteczności publicznej oraz na komendzie. W przypadku nieplanowanej kontroli policji musisz mieć przy sobie screen bądź wydruk recepty. Chociaż ja najbardziej polecam ściągnąć darmową aplikację Moje IKP, czyli moje internetowe konto pacjenta, w której będą twoje aktualne oraz zrealizowane recepty. Warto również posiadać fakturę imienną, o którą poproś w aptece. Będzie to potwierdzenie tego, iż ten konkretnie lek jest twój. Jeśli skończą ci się leki, a terapia przebiega prawidłowo, to możesz w każdej chwili zgłosić się kolejną receptę do swojego lekarza. Gdyby zdarzyło się, że nie jesteś zadowolony z jakości obsługi w twojej aktualnej klinice, pamiętaj, możesz ją zmienić w dowolnym momencie na klinikę Konopny Med, której jestem właścicielem i osobiście dbam o najwyższą jakość udzielanych świadczeń. Nawet jeśli dalej zastanawiasz się, czy terapia jest dla ciebie oraz masz jakiekolwiek pytania, zadzwoń do mnie bądź też napisz. A dane kontaktowe znajdziesz w opisie tego filmu. Wal śmiało, jak w dym. Do usłyszenia. Cześć.